Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się w grze Hades. I słowem wstępu powiem wam tylko tyle, że gramy dzisiaj mieczem z aspektem, nawet nie pamiętam czym, ale ogólnie zaraz pokażę ponownie ten aspekt. Ogólnie po zrobieniu takiego ataku mamy 15% szans na krytyka, więc tak, takie coś. Proszę, jest to aspekt Nemesis. I słowem wstępu powiem jeszcze dodatkowo, że idziemy z adamantowym grotem, żeby grać pod krytyki. To samo, czy będę za pokonywanie kostka. I tak. Żeby nie było, jest to drugie podejście do nagrywania tego odcinka, gdyż niestety za pierwszym razem zrobiłem dwa podejścia. Jeden mieczem, drugi pistoletem. Ale zapomniałem nacisnąć przycisk nagrywaj. Więc te dwa podejścia się zmarnowały, trochę dialogów, ale nic wielkiego na szczęście nie było. A teraz idziemy. Zobaczymy, co z tego będzie. Though have a blessing just in case you can't relate. Dobra, i co mamy? Atak jest mocniejszy i ma 15 na krytyka. Inne rzeczy nie mają niczego. Dobra, bierzemy to, bo to dosyć żenowe, to jeszcze krytyki na ataku. No, w tym momencie mam 30% szans na krytyka. To tak po prostu. I tak. Dzisiejszy cel nasz to tak naprawdę zbierać jak najwięcej wszystkiego, co się może przydać później. I klejnotów, i ciemności. Ciemności w sumie przede wszystkim. I kluczy, gdyż, jak wspominałem na odcinku, który nie zaistniał, dowiedziałem się, że są okazje do kupowania krwi tytanów, więc nie muszę płakać, że jej nie używam mądrze czy coś, więc tak, będzie spokojnie, damy radę. I no. Dlatego też stwierdziłem, jak się o tym dowiedziałem, że wykupię sobie aspekt miecza, żeby mieć jakąś tam alternatywę. I ogólnie mówiąc, na spokojnie, z czasem będę starał się wszystkie aspekty chociaż wykupić, nie mówię o maksymalnym ulepszaniu czy coś. Ale wykupić na pewno wykupię. A teraz zobaczmy, co młotek będzie oferował. O, miecz może atakować... Jak to się nazywa? Miecz atakuje o pieniądze. Dużo cięć bardzo szybkich. Nie. Podwójna nowa. Nie będzie odpychał, okej. Ale to jest tego warte. To jest tego warte, będziemy tego używać na pewno często. I teraz tak, widzę chaosa, pójdziemy na chaosa, lubię chaosa. Nie wiem, jakie wyzwanie bym miał mi dać tym razem. Ale jakie by ono nie było, to i tak jestem gotów mu sprostać, bo dary chaosa są interesujące, najdelikatniej mówiąc. Z tym po prostu, co potrafią fajnie zwiększać. A póki co bierzemy ciemność. No i idziemy. Jeszcze nas to bardzo dużo życia, ale nie mam z tym problemu. Uwaga, uwaga. I co dostaniemy tym razem za oferty? Okej. Otrzymujesz 4 kace życia, a potem więcej będę bił od tyłu. Weźmy to, to jest piękne. Nie mogę zarabiać, ale potem będziemy dużo ciemności i klejnotów zbierać. Świetna rzecz, szczególnie, że potrzebuję i klejnotów, i ciemności. Oczywiście, tak. I tak, a co jeszcze mogę powiedzieć? Przypomniałem sobie, że na podejściu z mieczem właśnie udało się też otworzyć zdobyć młotek. I zrobiłem bardzo ciekawą rzecz, która powodowała, że miałem tylko atak taki podobny do tego drugiego tutaj z mieczem dostępny, ale był on bardzo dużo. Nie pokonałem nim Megairy. Natomiast na pistolecie miałem coś takiego, że pociski się odbijają raz od wroga. Ale też nie pokonałem. Tam razem siostry Megairy, nie pamiętam jak się nazywała. Ogólnie tej, która umie mówić normalnie, tylko morderca, morderca. Ale no, nie pokonałem jej niestety. Mało brakowało i mi pokonał. I co jeszcze ważnego, dowiedziałem się, że zdobędziemy się jedną krew tytana, tak czy inaczej, jeśli pokonam Megairę mieczem, bo najwidoczniej jeszcze tego nie zrobiłem. Co jest zaskakujące. Przekonany, że już to zrobiłem. I dobra, a tutaj mamy nie wiem kogo. Chyba to była Artemida? A nie, Artemida jest tutaj. Atena. Tak, naprawdę tak uważam i tak naprawdę to zrobię.
Może nie tym razem, ale zrobić zrobię ogólnie. No i tak. Gam też jeszcze tak przypomniał, że muszę poinformować bez trybu boskiego. Po prostu ja raz jeszcze chcę mieć trochę wyzwania. Jak będzie bardzo źle szło przez długi czas, to wtedy może go włączę. Przy czym no... Jestem świadom, że potem po kilku porażkach będę miał maksymalne redukcje obrażeń. Nie będzie szans, żebym sobie nie poradził. Więc no... dlatego też boję się trochę tego i... Czym boję, to może złe określenie. Staram się tego unikać. Bo nie lubię tak ułatwiać życia. Czego na pewno się dowiecie, jeśli kiedyś będę miał podejście chociażby do Risk of Rain'a jedynki na YouTubach. Bo tam to dopiero się dowiecie, jak bardzo można sobie ułatwić życie, a ja tego nie robię. Uderzenie krytyczne, zdam jeszcze więcej opancerzonym, albo więcej obrażeń od krytyków. Więcej na pancerz. Idziemy tutaj. Bo tutaj mamy kolejny dar od niej. A ja chcę zbierać od niej dary, bo mamy ich bardzo mało. Pierwsza rzecz, druga. To są od krytyków. O nie! Nie lubię tego! To jest bardzo wredna walka. Głównie tylko, że nie umiem. Ale spokojnie. Może dam radę jakoś. Nie zginąć tak na śmierć całkowicie. Bo ogólnie to zginiemy tu pewnie. Jednorazowo? O, jednak nie. Nieźle. Co my tu mamy? Jest coś nowego? Skrytowane obrażenia mają być szans z krytykami, 4% szans na krytyka. Epickie. Ale z drugiej strony tu mamy więcej obrażeń od krytyków i tego jeszcze nie miałem nigdy. Dobra, weźmy to do kolekcji darów i zdobędziemy butelkę nektaru. Oj, tak. A ja właśnie zapomniałem, dałem też nektar Hadesowi. Stwierdziłem, że chcę zobaczyć, jaka będzie reakcja i był nadal niemiły. Takie, ho, chcesz mi tym przekupić, a teraz oddaj to i idź sobie. Ja chciałem po prostu mi prezencik tatusiowi zrobić. On nas nie kocha. Niestety, ale no, przywykłem do tego, że relacja Zagreusa i Hadesa niestety jest mocno nadszarpana. Więc nawet nie wiem, czy oni kiedykolwiek są w stanie się pogodzić ze sobą. Nie wiem, może dowiem się kiedyś, jak przejdę. Bo z tego, co się dowiedziałem, to żeby przejść, to jeszcze jest daleka droga, raz ukończyć, to nieco samo. To nie jest mój dzień na Hadesa, definitywnie. Ale tak, bo dowiedziałem się, że przejść raz to nie wszystko, tam potem jest go dużo więcej. I ogólnie jakby ukończyć, trzeba chyba tam wygrać podejście 10 razy, słyszałem, żeby ukończyć grę tak naprawdę. Pomimo czy w mente jakieś wszystkie utrudniacze i tak dalej, bo to inna sprawa. Oczywiście wspaniały parody Hypnosa. O, Achilles coś chce. I'm pleased to see it. My duties to the house have meant that lately I can't travel quite as much as once I did. I'll try to travel for the both of us, Achilles. I've seen so little other than these walls. Okay. Forget something again. So does it not? Tell me something, Father, if you please. Since we're more candid lately in regard to matters of my birthright here and all, did you and mother, how to put this? Aha. Okej. Okay. Okay. All those who knew me know I have no heir. You could not rise to the occasion if you tried. And there is no one else. You've only me. And I have only you. Łamca. Heartwarming. Hello. Okej. Okay. Ale kłamca. Po Hadesie się dwa wiadomo, że jest inaczej. I o! To byłoby bardzo fajne. Niestety nie możemy tego kupić, bo brakuje nam dużo klejnotów. Niestety musimy powiedzieć skip, też osobiście bym skorzystał. Teraz tak, tutaj ile trzeba było?
Aha! Przez przypadek miałem to ustawione, brawo ja! Widzę, że potrzeba trochę dużo. Dobra, w takim wypadku tu chyba nic na razie nie będziemy mieć ważnego. Postek strzelców znowu. Nope, not any of my business, pal, which is to say I didn't see a thing. And even if I did, it isn't what I'm paid to do. Don't you have someone in your fancy house there paid to keep watch over stuff like that? Ask them. All right, maybe I will. Okay. Czyli idziemy na łuk. Okay. Okay. Tak. Ta strategia jest fajna, super, więc niech będzie. Czy chcę coś w sumie zmieniać? Zwłaszcza, że chciałbym dojść jak najdalej, więc... najlepszym wyborem pewnie byłoby granie pod strzał Skane Kaidany, ale... idźmy dzisiaj tak... tematem krytyków, więc... no. To chyba będzie najlepsze podejście, po prostu tematyczne odcinki robić, jeśli chodzi o... przedmioty, których będę używał jako te akcesoria. You take good care of Coronaut for me, so I can try it too once you're up here. A proszę. Atak specjalny jest mocniejszy, ma 26 na krytyka. Okej. Okay. Tam to jest świetne. Ale odskok jest na liście. Nie, bierzemy tamto. To jest za dobre, to jest epickie. Nie dosyć, że to po prostu działa na atak specjalny, pod który będziemy grać tak de facto, to jeszcze... no epickie, tam 70 parę procent obrażeń, to może być coś, co pozwoli nam dobrze podejść do tego wszystkiego. Czy nawet sam łuk bije bardzo dużo na pojedynczym strzale, co dopiero jak jeszcze... proszę, coś takiego zrobimy, no. Pięknie. Pięknie. To wiem, można by tu dojść jakimś czasem dojść gdzieś dalej. O, Afrodyta, dawno jej nie widziałem. Pamiętam, że ona chyba miała coś z osłabianiem wrogów. Jeśli dobrze, pamiętam oczywiście. I jeśli tak jest, to w ogóle bardzo by mi się przydała. Okej. Okay. Wśród szeroki, krótko... dystansowy podmuch, odskok... weźmy to, bo to zmniejsza chyba obrażenia pobliskich wrogów. Bardzo fajna rzecz. Aż nie wiem, czy od wszystkich, czy tylko od tych blisko. Jeśli od wszystkich to potężne, nie spodziewałbym się tego. Jeśli od tych tylko blisko, to... nadal dobra. Dobra. Kurczę... polubiłem ten łuk coś. Nawet jeśli nie miałem robić tych precyzyjnych strzałów, to w tej formie jest no świetny. Teraz tak, granat czy kolejny raz ona? Czy granat może dać fajne bonusy, ale nie, idziemy po Afrodytę. Bonusy Afrodyty też są bardzo cenne, bardzo potężne i bardzo... gotowe mnie ratować w kryzysie. Kurczę, nie, definitywnie. Jak wcześniej byłem może taki trochę sceptyczny sobie na łuk, to teraz w tej formie jest świetny. W ogóle też mnie zastanawia, w jakiej formie byłby tam, jeśli chodzi o tą opcję ładowania jakby kamieni do niego. O nie, teraz bez niczego. Wystrzał to szeroki, krótkodystansowy, tak. A weźmy to. Wiecie co? A, myślałem, że dwa. A to tylko jedno, więc jedno takie. Nie, dzięki, nie skorzystam. I młotek. O, w sumie co daje młotek? Na łuku, bo o tym albo nie myślałem, albo nawet nie sprawdziłem nigdy. Nawet jeśli mieliśmy okazję. Albo nawet nie miałem okazji. Tak czy inaczej. Cokolwiek by nie było bonusem młotka dla łuku, na pewno skorzystam. Ogólnie warto sprawdzać młotek, bo... no, daje fajne bonusy. Nawet gdybym mógł, to może bym wziął sobie przedmiot jako ten akcesorium, ale istnieje, który mi gwarantuje po prostu, że dostanę tego młotka na start.
Byłoby świetne po prostu. Teraz tak. Okej. Okay. Atak specjalny przeszywa wrogów zadaje 400 obrażeń pancerzonym. Więc i strzał, albo... O. Szczerze, wszystkie opcje są fajne, to jest w ogóle wow, w ogóle i tak dalej. Ale weźmy to. Pancerze przebijać jeszcze lepiej, to świetna sprawa. Idziemy po Zeusa, bo czemu nie? Tak mówiąc bezpośrednio. O nie, dostałem wrażenia. W ogóle tak mi zastanawia, czy te bonusy są takie same zawsze, czy może dlatego? Dla tej formy właśnie się skupiałem na tym, a inne formy miały jakieś jeszcze inne. Dobre pytanie, będę musiał kiedyś sprawdzić. Jak się znaczy, udało się tutaj otrzymać obrażenia i przejść, więc jest dobrze. Admittedly, he got the short end of the stick, whereas Poseidon and myself, why, we've been doing rather well indeed. Chyba interpretacja tego, kto gdzie jest i dlaczego. Tak czy inaczej, kolejny dar od Zeusa do kolekcji. O. No need to be in such a hurry, boy. Okej, sala. Do trwania. Tak. Dobra. Tak. Dobrze. Dobra. Tak. Okej. Okay. Nie, żeby mi szczególnie zależało na tym wezwaniu od Zeusa, więc kiedy będę mógł, to będę go pewnie używał od razu. To oczywiście naładować takie maksymalne, fajna sprawa. No, ale ostatnio już się udało, więc... O ile nie ma osiągnięcia wymagającego, żeby naładować się w pełni do jakiegoś celu, to raczej będę puszczał je od razu, jak już mówię. O, wygraliśmy. Jest dodatkowa informacja. A, o łuku. W ogóle co, dodatkowa informacja. Ciekawe. Dobra. Syzyf. Zobaczymy, co on nam powie. Może będziemy jakieś ciekawe też dary. Sisyphus, don't take this the wrong way, but why are you helping me? My father stuck you here for an eternity of torment, and even still, you greet me with a smile time after time. Come now, Prince Zed. That's just the way I am. Besides, you're not your father, thank the gods. You always seemed a decent lad to me. And if you're saying you want out of here, why, I suppose I can relate, is all. Okay, leczenie, ciemność. Wolę oczywiście, że biorę ciemność. Będziemy potrzebować jak najwięcej. Nawet nie wiem, czy będę ją oszczędzał coś konkretnego, czy po prostu będę ją wydawał na ulepszenia od razu. Ale tak, definitywnie coś tam trzeba będzie zrobić. I zaoszczędzić nie zaszkodzi. A teraz gin. Gin. Okej. Okay. Tych przeciwników, okej. Okay. Jeszcze więcej, dobra. Rozumiem. Fajnie by było, gdybym nie ginął jednak w takich prostych pojedynkach. Nie, żeby to było coś złego. Właśnie na takie zlamienia mam to ożywienie co pokój, a nie raz na walkę. Ja się zmieniam w 14, lepsze obrażenia, czy to lepsze? Szczerze, to jest chyba jedne sensowne z tych opcji. Dobra. Jest coś fajnego? Nie. 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 Chaos? Oczywiście, że tak. Lubię chaosa. Mówiłem to w poprzednim odcinku, chyba. Albo nawet w tym, nie pamiętam.
you deign to visit me within my sights. I could hasten your demise if you so choose. Mm-hmm. Nie mogę używać wystrzału, potem mam dużo więcej ciemności i klejnotów. Oczywiście rzucyk. Nawet nie potrzebuję wystrzału koniecznie. Więc dobra. Muszę być ostrożny, żeby go nie użyć, bo dwa użycia i jestem dead. Dobra. Najbardziej tak się obawiam tego, że jeśli będą... że nie będę go używać nadal, w momencie, w którym będziemy walczyć już z dowolną furią. Czy to będzie Meg, czy to będzie jakaś jej siostra. Obawiam się po prostu tak. Najdelikatniej mówiąc, no nie będzie ciekawie, jeśli będę mógł tam wystrzał użyć, nawet jeśli przypadkowo. Okej. Okay. Telka. Sklep nie mam z żywotusza. Serce definitywnie nam pomoże. Niestety, wykrakałem. Jedna potyczka z trzech. You're fortunate to have Nyx helping you. No hard feelings. I think she feels partly responsible for all of this. She shouldn't. The only one responsible for all of this is you. And I thought even you would have understood that by now. Okay. Gin. Kurczę, ten łuk w tej formie jest naprawdę potężny. Wiem, że tu nie mam wielkie wzmocnienia, ale... szczerze mógłbym nawet iść pod nieużywanie darów na tych rzeczach i byłbym podobnie, dzięki kajdanom od... Syzyfa. Więc... jedyne co mogę powiedzieć, to, że łuk naprawdę jest potężny. Nieważne, czy... jest to zasługa teraz tego, że mam ty... ten dar, który zwiększa obrażenia, czy dzięki kajdanom... Syzyfa, czy... czemkolwiek. Po prostu wydaje mi się, że to jest jedna z mocniejszych broni. Tak jak po uchu, zawsze o tym będę wspominał, ale... ostatnio mam naprawdę... mieszane doświadczenia z łukami w grach. Przez... challenge, który sobie narzuciłem w Mrocznych Duszach. Na streamach go wykonuję, tak swoją drogą. Link oczywiście na Twitcha, czyli do moich streamów, zawsze znajdziecie w opisie odcinka. Ale kontynuując... przechodzę grę tylko i wyłącznie łukiem. Na razie jesteśmy tam bardzo na początku, bo ostatnimi czasy nie miałem możliwości za bardzo siąść do streamowania. Dalej tego wszystkiego, ale tak, tylko i wyłącznie łuk. Nawet tarczą się nie mogę zasłonić, mogę tylko ją nosić na plecy. Ciekawe rzeczy. No oczywiście przez tylko łuk nie chodzi o to, że robię ataki w skoku łukiem, tylko że strzelam z niego. I w obu grach mogę powiedzieć, że pozytywnie się zaskakuje. I tutaj, i właśnie w Dark Soulsach, jak łuk jest dobrą bronią. Well, father. Where do you think you're going? You know exactly where. Okej, czy jesteś fajnego do kupienia? A kolam się najwyżej. Ty, czy jesteś, co mógłbym sprzedać? No bym mógł w sumie. I'll be needing that. Dobra. Może znajdziemy jakieś lepsze. I okej, łukiem pokonaliśmy tylko to. Biedry nie pokonałem. Warto wiedzieć. Nawet on już wspomniał o kościanej hydrze. W ogóle ciekawe, jakie są tutaj alternatywy. Bo pierwsza komnata ma alternatywy bossów, więc ciekawe, czy tutaj też są jakieś. A jeśli są, to jakie? Bo... no, raczej kościaną hydrę ciężko byłoby zrobić inaczej. W sensie, jedyne co mógłbym sobie wyobrazić, to ewentualnie to, że będzie jakoś inaczej z głowami, dajmy na to. Przykładowo będą dwie te główne głowy zamiast trzech. Czy tam będą właśnie, nie wiem, pięć, sześć, czy nawet jedna jakaś taka mega potężna. Nawet nie pamiętam, jak to jest z nim tak dokładniej. Ale wiecie, o co chodzi.
Hydra jest właśnie znana tego, że głowy i rosną za każdą odciętą dwie nowe, tak najbardziej normalnie mówiąc, nawiązując do najpopularniejszej wersji Hydry z mitów. Istotne jest, jaka jest tutaj. Tylko wiecie, chodzi mi teraz o sam aspekt stworzenia, jakim jest Hydra w mitologii. To jak wygląda i tak dalej, to dowolna interpretacja. Ale to, co jest ważne, to głowy. Właśnie w tym tkwi całe moje jakby rozmyślanie. O, oczywiście, że to wezmę. Jak waszym zdaniem można byłoby zrobić alternatywną wersję Hydry? No albo jeśli wiecie, jaka jest, to możecie mi powiedzieć, nie obrażam się za co. Hades już jest grą, która ma kilka lat, więc... To jest cud, że tak dużo spoilerów mnie ominęło do tej pory. I nie będę oczekiwał, no, że nagle wszyscy będą grzecznie cicho siedzieć i w ogóle nie wspomną nic o tej grze. Ale też, jeśli mam być szczery, to... To jest dziwna sprawa, bo wiem i nie wiem zarazem. Przykładowo... Jeśli chodzi o te aspekty, jakby... To... Wielu aspektów nie mamy. I co jest ciekawe tutaj, nie wiem nic o nich. Jeśli chodzi o to, jak je zdobywać, jak działają. Natomiast... W jakiś sposób się dowiedziałem, że te aspekty wychodzą poza... wierzenia greckie. Co jest ciekawe. Oczywiście, że tutaj... Potem tak, następna rzecz, którą wiem, ale nie znam szczegółów. Znam finalnego bossa. Znam finalnego. No, znam bossa, którego spotyka się na koniec podejścia. Tak, w normalnych warunkach. Zobaczmy, czy mogę coś kupić. Nie mogę. Odskok z... Przepraszam, wsparcie, Artemide. Oczywiście, że wsparcie. Niestety musiałem, przepraszam. O, majestatyczny, potężny lordzie Zeusie. Albo bardziej właśnie, jak to powiedział Zagreus, no wybacz, wujek. No ale bardziej mi zależy na krytykach i Artemidzie niż na twoich błyskawicach w tym momencie. Są potężne, tak. Chęcią je przyjmę, oczywiście. Aha! Fajnie. Fajnie tak umierać. Tak, fajnie jest być martwym. Bardzo. Czemu ja takie głupoty tutaj wygaduję? Powinien się skupić na walce, a nie... Aha. Spokojnie, gwiazdoklucz, dasz radę? Nie, nie stój w lawie! To, że cię nie smaży od razu, nie oznacza, że możesz tam stać. Jak mi z tym się to udało? Okej. Czy jest coś nowego? Nie, ale weźmy to. Tu mamy opcję regeneracji życia, to oczywiście, że wezmę. Tutaj weźmy to. I innych rzeczy nie potrzebujemy. Dobra, mając tyle HP, to mogę chyba powiedzieć, że zaryzykujmy. Potem pójdziemy i tak do sklepa. Mamy 300. Więc to jest nie najgorsza sumka. Ano, kto wie, może dostaniemy tam jakiś fajny dar, który naprawdę nam się przyda. Albo tutaj zginiemy, co też jest możliwe. Nie chciałbym, ale no, bądźmy realistami. Jest to bardzo możliwe. Okej, zyskałem na tym kilka punktów HP, miałem 30 parę chyba, max. Teraz mamy 50.
No, i zgodnie z obietnicami, sklepik. Proszę mi jakieś dobre rzeczy, Haron. Okej. Okej, czyli to po prostu wzmacnia losowe. Tu oczywiście Ares nie jest może najbardziej ważny, ale wezmę. I dobra, klątwa znowu, co muszę obrażenia zagładę. Wezmę to. Care to provide me any insight as to just what sort of hideous monstrosity awaits me over on the next infernal island, Charon mate? That bad, huh? Okej. Okay. Spotkanie z darami od Zeusa. Nie powiedziałbym, że jakoś szczególnie mnie to cieszy, ale jak już są, to są. Okej, okay, więc tu jest. Jest tu głowa meduzy. Nie bezpośrednio może ta, którą mamy w domu, ale no jakaś tego typu, która na chwilę nas skamienia. I wielka noga, która próbuje nas zgniatać. Łatwa walka na całe szczęście w obecnej konfiguracji. Chociaż niejednokrotnie mogę powiedzieć, że słyszałem, że ludziom sprawia problemy. Chociaż jak mówię, ja obecnie nie uważam, że była szczególnie trudna. Nie wiem, może to jest kwestia tego, że mam już dużo bonusów różnych. Może po prostu jestem zbudowany inaczej. To jest dla mnie łatwe, a coś, co dla innych jest łatwe, dla mnie jest trudne. Dobra, weźmy tak inaczej to. Teraz będziemy mogli sobie tak fajnie piorunować w wrogów. Kolejny Zeus. Gro, ja nie chcę Zeusa. A, kolejny raz ta noga. Wiem, czy się przyszłaś, tak? Ja to nazywam nogą, ale czy to jest noga, to nie mam pojęcia. Kurczę, fajne. Fajna się gra tym łukiem, naprawdę. Dużo bardziej dynamiczny sposób gry niż po prostu atakowaniem na oślep. Tutaj najpierw muszę wycelować, nawet jeśli delikatnie. Potem nadal trzymać bezpieczną pozycję i po prostu wypuszczać te salwy. Szkoda, że wiele innych gier tak nie pozwala na ucznictwo. Przy czym na pewno słyszałem, że podobne fajne triki ucznicze można robić w grze Dragon Dogma. No, też swoją drogą będziemy na pewno ogrywać w ramach challenge'u tylko łuki. Tam to dosłownie będę używał tylko łuków. Powiem, że to jest strategia normalna, ale no, po prostu tak tego napomknę. Pierwszą drogą tak, swoją drogą mam. Myślałem, żeby nie zacząć jakoś rozgrywać jej na YouTubach, na Twitchach, streamach i tak dalej, ale uświadomiłem sobie, że to jest najdelikatniej mówiąc długa gra. A osobiście też prawie nie ruszyłem, więc no. No ale wyszła dwójka i ta dwójka może być naprawdę interesująca, ciekawa, fajna i tak dalej. I żeby to już była Hydra, że za darmo mi dajecie? Tak, teraz Hydra. Zobaczymy, czy ją pokonamy, czy nie. Jest jedna głowa, okej, okay, czyli... to mogli właśnie to... kilka głównych głów jakby zrobić, skoro jest tutaj na razie jedna. Jako ta główna. No to jest jedyny, co ja mogę sobie dosłownie wymyśleć, jeśli chodzi o zmianę Hydry. Dać kilka głównych weapon. W sensie, przez głównych mam na myśli tych, nie podczas, o właśnie tych faz. Podczas tych faz to wiadomo, że jest kilka głów, które muszę tutaj bić i tak dalej. Każdy robi co innego. Giń, przepadnij, umrzyj, głupia głowa. Okej, jeszcze gdzieś jakaś głowa siedzi? Nie, już wszystkie, dobra. Skoro już wszystkie, to teraz nie pozostaje nic innego, jak po prostu walczyć i być ostrożnym. Mam jeszcze wskrzeszenie, muszę o tym pamiętać. O, już się straciłem, ale mam większe wezwanie, które zmarnowałem. Bo Hydra w tym momencie dostała niewrażliwość.
Okej. Wszystko pięknie, fajnie, ale... Jeju, dużo tych głów! Ja nawet nie wiem, co w tych głowach tak robią dokładniej. I jak z nimi walczyć. Dobra, nie wiem, to może za dużo powiedziane, nie pamiętam. Tak, nie pamiętam, byłoby lepszym określeniem. Bo jestem... Może nie tyle przekonany, co... Wydaje mi się, że może nas jakby... Gra edukowała już, jak... sobie radzić z tymi gowami. No ale nawet jeśli to zapomniałem. Dobra, kolejna głowa usunięta. Ta jest chyba nawet niegroźna, jeśli do niej się nie podchodzi. Nie! No nie. Byliśmy blisko. Ale jak mówię, skili się. Nie zmienia to faktu, że mimo obiecanego trybu boskiego raczej go włączać nie będę. Za dobrze mi się gra bez niego. Nawet jeśli umieram. I teraz tak, no, na zakończenie tylko zobaczymy dialogi, a potem byliby kończyć. Ima Hillesa, okej. O, będą się znowu kłócić. It is plain to me that you are helping him. In spite of my insistence, you do not. What do you expect that I should do about this, Nix? What would you do in my position? Deception in my very house and home. Answer me. Hades, my relationship with him remains unchanged. It is the very same relationship from when you first requested I take care of him. He has my full support and always shall. You must know this. He wishes now to leave. I shall make no attempt to stop him. What good is any one of you? He's not even your son, and yet you coddle him. You know as well as I that he cannot succeed. You fill his mind with harmful delusions. If that is what you want for him, then please, proceed at pace. Powiem szczerze, rozumiem podejście Hadesa do tego wszystkiego. Mimo tego... They're at it again, because of me. Mimo tego, że jest ostry, nieprzyjemny, tak naprawdę rozumiem to podejście. I understand you've journeyed well beyond the pits of Tartarus, my friend. Another most heroic feat of yours. And truth be told, I find it quite inspiring. Inspiring enough to make you want to sing again? Uwaga, uwaga, powierzenie. Though that's a rather bold insinuation, Zagreus. I don't know that I have the will for that. I need some time to think. Is that all right? Of course. Yes. O, proszę, jest i ona, i Meduza. Right now I wouldn't talk to me if I were you. Okej. Oczywiście. Prince, so is there anything I can get you? Or maybe tidy up some more? Or I just thought maybe you'd like something to drink sometime? Oh. Drink sometime sounds wonderful, Dusa. Maybe tomorrow, assuming I'm not getting out of here by then. Well, I mean, it's no big deal. I mean, forget I asked. Pour anything. I'm sorry. Bye. Kurczę, ona zawsze taka nieśmiała. Ale już uwielbiam. I co mamy? 200 kryształów za krew, no. Słyszałem, że da się dokupić krefa. Tak, coś jej nigdzie nie ma. I ile mam kluczy? 8. Może to być głupie, ale kupię 2 klucze. Odblokuję następną sekcję lustra sobie na zakończenie tego odcinka. Jak nie idzie postępem fabularnym, to przynajmniej postępom tutaj. Trochę pomogę. Uwaga, i co mamy? Głębokie kieszenie. Troszkę każdą ucieczkę z drobnym bogactwem. Gruba skóra. Zwiększa się max HP. Kurczę, to jest świetne. A jakie są alternatywy? Zyskujesz, kiedy oczywiście się czerpią. O! Ciekawe. Tutaj. Życia tutaj. Zdać więcej obrażeń, kiedy twoje całkowicie się wynosi 80% więcej. Kurczę, świetne rzeczy tutaj odblokowaliśmy. Oczywiście powiem, że chyba nawet w to będę inwestował. Prędzej niż w to. Chociaż tu obie wersje są. Tutaj nie wiem, która jest lepsza. I cóż, no. Dajcie znać, którą wy byście woleli. Z chęcią to usłyszę. Ja się zastanowię. I tak, kończymy epizoda. Następny
exagryfem. Skelly, how do you know all this stuff, by the way? I mean no offense, but you're a skeleton who just stands around. Yet you have this wealth of knowledge of the underworld. Hey, I know people, pal. We'll just have to leave it at that. Now let's see you break some of these bones, huh? If I must. No dobra. Więc tak, na tym już naprawdę kończymy. No i cóż, no, trzymajcie się i... Hej, hej!